Kryzys cywilizacji łacińskiej polega na spisku, który dawno został wymyślony. Potrzeba walczyć z całą cywilizacją Kościoła łacińską. Nasza cywilizacja, która należała na Bogu, była transcendentalna, zmienia się w zupełny świat materii. Teraz zabrali nam rodzinę, zabierają nam Kościół, zabierają nam naszą własność. I dzisiaj ci możni tego świata przyjmują kontrolę nad całym światem cyfrową. To jest oko diabła. Wszystko o nas będą wiedzieć. Już nie Bóg, tylko oko kamery. Dzisiejszy kryzys cywilizacji łacińskiej tak naprawdę polega na spisku, który dawno został wymyślony. Otóż, gdybyśmy patrzyli historycznie na świat, to przez 2000 lat istniała cywilizacja, w której Kościół odgrywał najpoważniejszą rolę i Kościół poprzez monarchię, poprzez namaszczanie króli, tak naprawdę wpływał na politykę naszego świata europejskiego. Kościół oczywiście kierował się pewnymi zasadami. Zasada patriarchatu, czyli ojca głowy rodziny, matki, która odpowiadała za wychowanie dzieci, również wolności, własności, świata, ja go nazywam, analogowego. I nagle, w pewnym momencie historii, ktoś wymyślił plan zniszczenia tej cywilizacji. Kiedy to się stało? No i tu, proszę Państwa, będzie zaskoczenie. To się stało gdzieś w 1791 roku, kiedy został likwidowany zakon jezuitów. Pod naciskiem króla Hiszpanii, Portugalii i Francuzów zakon jezuitów papież rozwiązał. I co się wtedy stało? W Niemczech była taka szkoła jezuicka, w której był profesor Weishaupt. I ten jezuita się bardzo zdenerwował na to, że został rozwiązany wraz z kilkoma jezuitami, nie tylko sam. I wtedy założyli zakon iluminatów, czyli oświeconych, a inaczej można też powiedzieć Lucyfera, bo Lucyfer znaczy oświecenie. I oni w swoim programowym dziele napisali takie zdanie walki z stronem i ołtarzem. Trafiło to na bardzo dobrą glebę ówcześnie, dlatego że książęta niemieccy, książęta francuscy byli bogaci i chcieli również zerwać się z łańcuszku dominacji Kościoła. Więc w lożach masońskich ówczesnych, bo była moda na masonerię, zakiełkowało ziarno walki z Kościołem. Bo mogę powiedzieć tylko anegdotę, że zakon iluminatów wpadł przez przypadek, mianowicie wysłano emisariusza z dokumentami na Śląsk i on na koniu jechał, mają te wszystkie dokumenty i trafił go piorun. Czyli na czym on szlak go trafił i kiedy szlak go trafił, dokumenty znaleziono przy nim, przerażono się tymi dokumentami, w wyniku czego zostali rozwiązani. Zostali rozwiązani, ale oczywiście nikt nie został aresztowany, bo Weisson wyjechał do Danii czy Belgii, tam sobie do końca życia żył, ale Knajk zaczął budować iluminatów na całym świecie. Wszędzie przy tej idei zaczęły być ważne, żeby walczyć z Kościołem i monarchią. I tutaj powstaje w tym samym czasie, moi drodzy, majątek Rothschilda. To jest bardzo ciekawostka, dlatego że protoplasta Rothschild, czyli Ansel Mayer z Frankfurtu, nagle zakłada 5 banków, proszę Państwa. Pytanie, skąd ma pieniądze? Nagle 5 banków zakłada 5 synów w 5 miastach Europy. Musiał ktoś pomóc, moi drodzy. I tu właśnie rola jest iluminatów. Oni pomogli. No niestety, te loże zaczęły walczyć z Kościołem, z tronem. Udało im to się świetnie. Rewolucja francuska jako pierwsza padła ofiarą tego spisku jako córa Kościoła. Dzisiaj już wiemy o tym, że Jakobini to byli również iluminaci. No i
Kościół tam jako pierwszy padł ofiarą całego spisku. Drugą ofiarą spisku była pierwsza wojna światowa. Zwróćcie uwagę Państwo, że pierwsza wojna światowa, o co wybuchła ta pierwsza wojna światowa? To dziś nikt nie jest w stanie powiedzieć, o co wybuchła. Jakiś facet w Sarajewie zabija księcia Ferdynanda. Dobra, dobra, ale zapytajmy, co to za facet? No był w organizacji Czarna Ręka, bo tak możecie przeczytać. Ale co to była ta Czarna Ręka? No Czarna Ręka to była loża masońska. Wyjmijcie, wszystko było przygotowane, wszyscy doskonale wiedzieli. Chodziło o to, żeby wybuchła wojna i zniszczyć Cesarstwo Austro-Węgierskie, które było jeszcze monarchią związaną z Watykanem, jest siłą jeszcze watykańską, i zniszczyć prawosławie, bo potrzeba walczyć z całą cywilizacją Kościoła łacińską, czyli trzeba ją rozbić, czyli rozbić trzeba patriarchat, rozbić trzeba rodzinę, trzeba Boga zniszczyć, całą naszą tradycję zniszczyć. No i również zostało świetnie zaprojektowane rewolucja bolszewicka. Co wy myślicie, że w Rosji lud tak wyszedł, no musiał mieć pieniądze? Pieniądze zostały dane z Niemiec. Wiemy dzisiaj z Satona, że również Wall Street duże pieniądze wprowadził na rynek sowiecki wtedy. Do tego stopnia były zrobione rzeczy, że w Petersburgu ludzie na ulicy dostawali po ileś tam rubli, żeby krzyczeli antycarskie hasła. Zdawano na ulicy pieniądze. Za wszystkim stoją pieniądze i za wszystkim stoi zmiana naszej cywilizacji. To, co teraz przeżywamy, to jeszcze z takich ciekawostek. Patriarchat, czyli rodzina, była głównym takim atrybutem Kościoła. A w Rosji na czele ministra równości była pani Aleksandra Kołłątaj, która prowadziła na przykład dwie gubernie w Rosji, gdzie wszystkie kobiety są nasze. To była prekursorka tak zwanej wolnej miłości, którą potem ponieśli hipisi. A teraz już mamy na całego. Tak, bo trzeba zniszczyć patriarchat, czyli trzeba zrodzinać mężczyznę, kobietę trzeba zniszczyć. I tam wtedy zaczęto niszczyć. Oczywiście wszystkie dzieci są nasze. Pani Aleksandra Kołłątaj była nimfomanką, to ona zrobiła Dzień Kobiet. Oczywiście to Aleksandra Kołłątaj była winna za 70% chorób wenerycznych w Rosji. Rekordzista w Rosji miał 27 żon, bo wtedy tylko starczył powiedzieć, nie jesteś moją żoną, koniec. Biorę sobie następną. Wszystko było proste. Doszło do zupełnego rozwalenia rosyjskiej rodziny. Ten sam przykład jest w tej chwili. Nagle LGBT. O co chodzi w LGBT? Nagle mamy już 100 ileś płci. Ja się na 60 zatrzymam, ale mi ostatnio zwracano uwagę, że jest ponad 100 jest. O to chodzi, że nie ma być mężczyzna i kobieta. O to chodzi, żeby nie był patriarchat. Mamy być innym społeczeństwem już. Czas Sodomy, musimy jeszcze powiedzieć, że ktoś to finansuje. Więc wymyślono pewną konstrukcję, no na początku XX wieku wymyślono konstrukcję fundacji. Zaczęło się od tego, że pan Rockefeller w roku powiedzmy 1905 miał bardzo złą prasę w Stanach Zjednoczonych. Strasznie na niego jechano, że złodziej, że szumowina w ogóle. I wtedy wpadł na pomysł niejaki Gates. No i Gates wymyślił, że potrzebna jest fundacja, powołanie fundacji, żeby ociepić wizerunek Rockefellera. I pierwszą wpłatę, kiedy założyli tą fundację, pierwsza wpłata poszła na Czerwony Krzyż. I oczywiście dali prasie pieniądze, żeby ociepić wizerunek. I tak Rockefeller stał się bohaterem powoli, ocieplany był jego wizerunek. Ale wtedy Gates wymyślił następną rzecz. Skoro mamy fundację i możemy kierować ludźmi, jak chcemy, przez fundację, no to zakładajmy uniwersytety, przyjmujmy pełne gałęzie przemysłu. Wtedy Rockefeller był monopolistą ropy naftowej. No to będziemy robić lekarstwa z chemii. I wtedy weszliśmy do medycyny rockefellerowskiej i to samo zaczęli promować już nienaturalną medycynę, tylko medycynę chemiczną, tak zwaną medycynę objawową. A że mieliśmy pieniądze i fundację, zaczęliśmy to robić. I teraz wymyślono, że fundacje nie są kontrolowane. To jest istotą rzeczy. Wyobraźcie sobie Państwo, że jest jakaś fundacja, która dostaje
powiedzmy miliony. Nie można ich skontrolować. Bo zapis jest taki, że kiedy prywatni darczyńcy dają pieniądze na fundację, to fundacja może robić co chce. My nie mamy prawa jej kontrolować, w końcu to są prywatne pieniądze. W ten sposób pierze się olbrzymie pieniądze. Mało tego, steruje się świat w kierunku pożądanym przez nas. I na przykład mamy w Polsce Fundację Batorego stojącą na czele tego wszystkiego. I taka Fundacja Batorego dostaje 37 milionów rocznie z funduszy norweskich. Nie można właściwie tak naprawdę sprawdzić, co to są te fundusze norweskie, to tam daje pieniądze. 37 milionów euro dostaje. I dostaje nie tylko z tego, dostaje na przykład pieniądze od Soros, Otwartego Społeczeństwa, od Mama Cash, od tam innych tego typu rzeczy. I promuje wzorce zachowawcze, prawda, dla społeczeństw. I reklamuje je. I reklamuje w ten sposób LGBT, różne tego typu zjawiska. Takich fundacji w Polsce jest mnóstwo. Czy Państwo, gdybyście spojrzeli na fundacje z Polski, to jest ich ogromna ilość i one są sponsorowane oczywiście przez większości, przez amerykańskie firmy. Nawet ta słynna fundacja, która nas szpieguje i mówi, kto mówi językiem nienawiści, czy językiem antysemickim, antyhomo, i oni nas kontrolują, to tam są tacy młodzi ludzie, którzy mówią mi, że na przykład moja książka COVID-19 jest kłamstwem. Jeśli ona jest kłamstwem, to bardzo proszę polemizować, ale to nie ma polemiki z nami. To jest po prostu mowa nienawiści, buf, nie macie. Teraz stworzył jeszcze takie prawo, mówi nienawiści. I nauczyłem się w cywilizacji łacińskiej, że jest polemika. Że praca naukowa czy praca publicystyczna może być nieprawdziwa, ale się z nią polemizuje. Natomiast w ten sposób się załatwia, się cenzuruje, to jest gorsze niż komunizm. Te wszystkie fundacje, granty naukowe również są kontrolowane i tylko przekazywane tym, którzy mają mówić tak, jak chcemy. Naukowiec, który mówi inaczej, jest skazany na niebyt. Będziemy niedługo wszyscy w tej cywilizacji przyszłej cyfrowej podlegali pełnej kontroli elektronicznej. Przecież WWW to nic innego jak program wojskowy do kontroli ludności, moi drodzy. Oni nam dali coś, co miało być namiastką wolności, a tak naprawdę namiastką kontroli pełnej na nas. Proszę zwrócić również uwagę, moi kochani, jak oni to pięknie robili. Musieli naukowo uzasadniać pewne rzeczy. No musi być jakiś profesor, który mówi, że to jest objawiona prawda. To nie, że ten profesor dostaje pieniądze gdzieś tam z tyłu za to, co mówi. Proszę Państwa, jak można było kogoś takiego jak Markiza de Sade promować, pokazywać? Przecież to był kompletny dewiant. Nawiasem mówiąc, on został uwolniony z Bastylii w czasie rewolucji francuskiej. Dzisiaj Francuzi obchodzą święto Bastylii. Jak wiecie, to jest narodowe święto francuskie, gdzie właśnie de Sade uwolniono dwóch wariatów i trzech kryminalistów i to jest wielkie święto. Do jakiego stopnia zna się robi durni? Markiz de Sade, a potem jest taki drugi Freud i psychoanaliza. On wymyślił sobie, że może tak naprawdę sny tłumaczyć. I dopadł taką hrabinę francuską, która mu płaciła za to, że on jej tłumaczył sny. I z tego żył. Ale Freud należał do loży masońskiej Binei Brit. I sobie wtedy wymyślono, że spowiedź świętą można zastąpić psychoanalizą. I to jest zmiana wszystkiego. O ile w spowiedzi świętej możesz wyznać swoje grzechy i one ci są odpuszczone przez Boga, bo ty się boisz Boga. Tutaj zastąpiono to psychoanalizą. Nikt normalny by specjalnie nie stanął za Freudem, bo Freud miał bardzo duże zboczenia, moi drodzy, i sam powinien się leczyć psychiatrycznie. To nie był w pełni zdrowy człowiek, jeśli chodzi o psychikę jego. On zostaje promowany, żeby niszczyć Kościół i spowiedź świętą. Oczywiście później promowano wiele rzeczy i dawano olbrzymie pieniądze na promotorów tzw. równości kobiet, czyli sufrażystek. Po co to robią? Na przykład sufrażystki wymyślono, kobieta ma być równa mężczyźnie. Dlaczego? Bo w XIX wieku rozwijał się przemysł, brakowało rąk do pracy, trzeba było kobiety wprowadzić do pracy, więc jeśli będziesz kobietą pracować, to będziesz równa mężczyźnie. I w ten sposób kobiety zaczęły
zamiast wychowywać dzieci, chodzić do pracy. Już nie mówiąc to, że jeszcze w tamtych czasach mężczyzna mógł utrzymać rodzinę, to obecnie jest to raczej trudne i musi kobieta mężczyzna pracować. No taki mamy postęp. Dzieci już są niepotrzebne. Się wszystko promuje. Idąc dalej, promowano takiego jednego wariata, Kisley, który mówił, że stosunki z mężczyznami są bardzo dobre. I on robił takie doświadczenia więźniami generalnie, a pieniądze dostało z fundacji Rockefellera. Potem stanął przed prokuratorem amerykańskim, wszystko było sfingowane, że były to straszne rzeczy, które robił. Został zamknięty do więzienia. W więzieniu popełnił samobójstwo, wieszając się za jądra. Tak, Kinsley. To są uczeni. Albo taka Bat, która twierdziła, że na wyspach, jakiś tam była na wyspach, napisała taką książkę naukową, że tam szczęśliwie ludzie żyją w komunach, jest wolny seks. I ona była wszędzie naukowa, wielka odkrywczyni. Potem się okazało, że na takich wyspach w ogóle nie była. Tak to wszystko wygląda. Promuje się pewne rzeczy ku pewnym zmianom zachowań. Na przykład teraz promuje się kota i psa. Po co wam dziecko? Skoro wy chcecie jechać do Egiptu, no dziecko może być kulą u nogi przecież, nie? A pies i kot oddamy do schroniska, są hotele dla psów, kotów. Całą miłość lokujemy w kota, w psa, a nie w rodzinę. W tym momencie upada nasza demografia, więc jesteśmy w katastrofie demograficznej i myślę, że jakieś do 100 lat nie będzie nas, nie będzie cywilizacji łacińskiej, nie będzie cywilizacji białego człowieka, bo nagle okazało się, że biały człowiek jest wszystkiemu winien, że prześladuje Afroamerykanów, mówiąc językiem poprawnym. Nagle biały człowiek jest winien za historię. Nie, dlatego, że biały człowiek był związany z cywilizacją chrześcijańską, więc trzeba wszystko zniszczyć, jego dorobek historyczny, jego dorobek intelektualny, jego dorobek cywilizacyjny. Wszystko musimy niszczyć. To jest oczywiście płacone przez fundację. Dlaczego dzisiaj nie ma poważnej dyskusji o COVID-zie, o ofiarach COVID-a? To jest wszystko sterowane, to jest wszystko kontrolowane. Koniec tego musielibyśmy dalej sięgnąć, mianowicie do organizacji, które tworzyli w celu zmian światowej polityki i walki z Kościołem. Stworzyli ONZ. Kto stworzył ONZ? ONZ twórcy byli Amerykanie, Rockefeller szczególnie, bardzo lobowo z ONZ i Rockefeller również kupił ziemię pod budynki ONZ, żeby były w Ameryce. I stamtąd zaczęło być sterowanie świata w kierunku tak zwanego jednego światowego rządu. Ale żeby to zrobić, co zamierzają zrobić, czyli przejść do cywilizacji cyfrowej, muszą zniszczyć naszą cywilizację. Bo nasza cywilizacja również opierała się na pieniądzu. Namacając mogliśmy płacić gotówkę, mogliśmy zarabiać pieniądze. W tej cywilizacji cyfrowej już nie będziemy mieli tych pieniędzy. Musi się zmienić cała mentalność człowieka. Musi się zmienić w ogóle patriarchat, musi upaść. Przecież w tej chwili mówi się, zmienili w ogóle całość. Już nie mówię o ekonomii, ale na przykład myśmy za moich czasów, moja babcia mówiła: kochanie, co ja mam ci, wnusiu kochany, zostawić? Udzieńku, co mam ci dać? Dzisiaj już tak nie mówimy. Dzisiaj mówimy, żyjmy na koszt przyszłych pokoleń. Hedonizm. Włączenia z hedonizm. Ważne jest nie nasze dzieci. Ważne jest to, żebyśmy mogli sobie na stałe być wolni. Już nie wnuki nasze są najważniejsze, dla których chcemy żyć, tylko najważniejsze są dla nas psy i koty. Przebudowali nas zupełnie. Ja nie wiem, co się w ogóle z nami stało. W COVID-zie był test COVID-a. Ale przyszło co do czego, bo zamykali kościoły, ubierali maski, to gdzie jest depozyt wiary, gdzie jest piękniejszy świat po śmierci? To jest bardzo istotne. Co oni wam wszyscy wmawiają? Jak można łykać były te bzdury? Bo wszyscy są zainteresowani zmianą gry. Skoro oto dziś mamy sytuację, że 0,6% ludzi posiada więcej niż cały świat, ja myślę, że te proporcje się jeszcze zmieniają na gorsze, to więc oni chcą kontrolować nas.
Oni chcą być panami nas. Już nie Bóg. Już nie Boga się boimy. Tylko boimy się tej kamery. Boimy się tego podsłuchu. Boimy się wszystkiego, co nas otacza. Bo wszystko o nas będą wiedzieć. Gdzie wydajemy pieniądze, co chcemy. Już nie Bóg, tylko oko kamery. To będzie to oko. To oko to jest Horus. To jest oko diabła. I to oko będzie nas kontrolowało. I będzie przed tym okiem się tłumaczyli. Przejdziecie źle po ulicy na czerwonym świetle, to oko was wypatrzy. Zabiorą wam z konta cyfrowego, bo już nie będziecie mieli własnych pieniędzy. Pójdziecie do sklepu, źle coś zrobicie, kredyt wam zabiorą. Wszystko zmieni się. Nasza cywilizacja, która należała na Bogu, była transcendentalna, zmieni się w zupełny świat materii, świat elektroniki, świat robotów, świat inteligencji. Dlatego przewidując to, bo wszystko przewiduje się na dekadę wcześniej, musieli utrącać kolejne depozyty naszej cywilizacji. Teraz zabrali nam rodzinę, zabierają nam kościół, zabierają nam naszą własność, no bo korporacje zabierają wszystko. Dzisiaj 4 korporacje światowe posiadają 1/3 pieniędzy świata. Dzisiaj najbardziej zadłużonym państwem na świecie jest Ameryka, ale za to ma największą armię, na którą wydaje 1 bilion dolarów rocznie, więcej niż cały świat, bo kontroluje ten cały świat. I dzisiaj ci możni tego świata przyjmują kontrolę nad całym światem cyfrową. Nad nami wszystkimi. Co gorsze, proszę Państwa, o ile w tamtej naszej cywilizacji mogliśmy gdzieś uciec, mogliśmy się zakotwiczyć w dżungli, mogliśmy gdzieś przesiedzieć to wszystko, tak teraz w tym świecie cyfrowym, moi drodzy, nie uciekniecie. Przed okiem kamery. To oko kamery, to oko cyfrowe będzie was wszędzie widziało. Co robić, moi drodzy? Myślę, że musimy zatrzymać nasz świat w sercach, przekazując to następnym pokoleniom. Musimy przetrwać. Musimy przetrwać trochę tak, jak po upadku cywilizacji rzymskiej. Jednak ta cywilizacja przetrwała. Przetrwała gdzie? Przetrwała w zakonach, gdzie przytrzymano książki, tradycje, obyczaje, to piękno greckie, to prawo rzymskie. Dziś musimy to samo zrobić. Musimy tworzyć grupy, zakony, pod prostymi rzeczami, żeby się nie kłócić. Pod przysięgą obrony cywilizacji łacińskiej i sobie wzajemnie pomagać. Pomagać, tworzyć własne grupy pomocy. Trochę jak z komunizmu, jak za mną zabronią na przykład hodować kury, bo już tak idzie, no to będziemy gdzieś tam po cicho mieć kury, sprzedawać jeden drugiemu, żyć normalnie, zgodnie z naszymi tradycjami. To oczywiście przekazywać wszystko synom, wnukom, całą cywilizację, żeby nie zapomnieli, bo dzisiaj przez te 2 lata COVID-u oni zmienili naszą młodzież, zmienili matrycę. O ile do COVID-u nasze dzieci jeszcze słuchały w miarę ojca, matki, jeszcze ojciec, matka, jeszcze mógł być autorytetem jakimś, chociaż to już było bardzo trudne, tak po COVID-zie nasze dzieci znalazły się w świecie cyfrowym. I one dzisiaj ojca, matkę uczą, jak się posługiwać, a nie jak kiedyś tata uczył mnie jeździć traktorem. Teraz jest odwrotnie, to dziecko dzisiaj uczy, tatę odwróciły się role. Skoro już rodzice nie przestają być wzorcami, to już jest koniec. Dlatego, moi kochani, jedyne, co możemy robić, łączyć się w zakony, łączyć się w grupy, wymyślać sobie inne formy organizacji, wzajemnie sobie pomagać, żeby przetrwać te czarne, ciemne wieki.